Witam serdecznie. Na Skarbcu Króla porozmawiamy o dukatach, o historii tej monety. Dukat, czyli złota lub srebrna moneta, używano w Europie od późnego średniowiecza do początku XX wieku. Według niektórych źródeł określenie to należy ograniczyć jedynie do złotej monety europejskiej o masie około 3,5 grama, której pierwowzorem był florin bity we Florencji od 1252 roku. Nazwa monety wywodzi się ze średniowiecznej Latyny, w której słowo ducatus miało na niej oznaczać odnoszące się do księcia lub do księstwa. I pierwotnie określano jako monetę księstwa, czyli jakby wizytówka pewnego państwa w tamtych czasach. W 1282 roku Republika Wenecka wprowadziła do obiegu dukaty z czystego złota, czyli dukat wenecki. Dukaty europejskie od XIV do faktycznie XIX wieku emitowano w wielu innych krajach europejskich, nie tylko w Holandii, a także i w Polsce. W Polsce po raz pierwszy dukat wybito za panowania Władysława Łokietka. Następnie od XVI do XIX wieku zwany był powszechnie czerwonym złotem. Jeden dukat o masie 3,46 grama odpowiadał 3,43 grama czystego złota o próbie 986. No i powiem do słowa, że nie używano w obiegu, masa takiej monety ma być powyżej 3,51 grama. I większość monet mają taką wagę. Ci, którzy długo byli w obiegu, to mogą mieć mniejszą wagę, bo często te monety sprawdzano w dość taki wandaliczny sposób, czyli na ząb. Gięto taką monetę, sprawdzano, czy to z czystego kruszca, czy z czystego złota, czy to jest podróbka. Akurat trzymam w ręku dukat niderlandzki 1607 roku, wybity w Utrechtu, w takiej prowincji. Na awersie widzimy rycerza, który trzyma w jednym ręku miecz oparty na ramieniu, w drugim trzyma kilka strzał. Po bokach tego rycerza data 1607 i napis w otoku: Concordia res par cres trau. W języku polskim jako w harmonii zgodność, czyli zgodność i małe państwa rozwijają się. Tak? W tamtym czasie Holandia była jakby podzielona na wiele malutkich takich państw i na prawach miejskich też, autonomicznych takich jednostek, tak? I w jedności państwa rozwijają się. Tak ta legenda głosi na awersie. Na rewersie widzimy taką tarczę i napis w 5 wierszach: Mo ort provin foeder belg ade leg imp. Czyli to skrót od takich słów: moneta, ordium, provinciarium, foederatorum, belgi carum, ade legem imperii. Czyli napis ten oznacza moneta rządu Zjednoczonych Belgijskich Ziem zgodnie z ustawodawstwem imperii. Czyli moneta wybita zgodnie z ustawodawstwem imperii dla belgijskich ziem, a takich autonomicznych państw, malutkich państw w tamtych czasach było w Holandii bardzo dużo. I taka moneta była przyjmowana wszędzie w Holandii, a także w całej ówczesnej Europie. Bardzo chętnie przyjmowana. Waga tego egzemplarza 3,52 gramy, średnica około 22,5 mm. Opisana taka moneta w katalogu Del Monte, pozycja 963, Budaj Koszyce 2402. Bardzo piękny dukacik. No a także pokażę jeszcze jedną taką monetę. To już mamy dukat 1596 roku, też Holandia.
tylko że ziemia Geldria. O czym świadczy końcówka tej legendy, Gel. Poprzednia moneta miała zakończenie legendy na Trau, a tutaj mamy na Gel, czyli Geldria. Ten sam stylistycznie wzór, tylko zakończenie legendy, a warstwo jest inne. Już widzimy, że ta monetka była wielorazowo sprawdzana w różnych karczmach i na handlu, na rynku. Ale pomimo to wartuje swojej ceny. Warto powiedzieć, że takie monety stosunkowo w niedrogich cenach można nabyć i bardzo fajny środek na inflację, żeby ten pieniądz przetrwał w czasie. Dzisiaj takie monety można kupić w cenach od 300 euro tam do 500 euro, czyli tam maksimum tam 2000 coś tam i można mieć taką piękną monetę we własnych zbiorach. I moim zdaniem to bardzo fajna sprawa, bo lepiej kupić taką starą monetę z prawdziwą historią, niż kupić tam replikę, czy tam nowe bicie dukatów, na przykład teraz 1915 rok, dukat austriacki Franciszka Józefa. Kupują ludzie, myślą, że to oryginalna moneta, a te dukaty wybijano do lat 60. XX wieku. I ludzie cieszą się, płacą za te monety tam 1200 zł, a to faktycznie moneta nowego bicia. A to prawdziwa, stara moneta, która przetrwa jeszcze nie jeden wiek i będzie ceniona, zawsze będzie ceniona, bo moneta jest ze złota, a złoto zawsze było w cenie. I taki oto dzisiaj był odcinek. Kciuki w górę i do zobaczenia w następnych odcinkach na Skarbcu Króla. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się filmikiem z innymi. Ale chwilka, nie zmieniajcie jeszcze kanału. W ogóle go nie zmieniajcie. Mamy dla Was kilkaset fajnych filmików do obejrzenia. Wystarczy, że wybierzecie jeden z proponowanych. Miłego oglądania!